Worek z medalami otworzyli pływacy występujący w ratownictwie wodnym. Alicja Tchórz i męska sztafeta 4x50 metrów. Pierwszy medal dla Polski na The World Games zdobyła pływaczka Juweni Wrocław, która wywalczyła srebro na dystansie 200 metrów z przeszkodami. Wielkie oczekiwania wiązaliśmy z finałem męskiej sztafety 4x50 metrów. Polacy o złoto walczyli z Japończykami i musieli uznać wyższość rywali. Po dwóch medalach srebrnych w pierwszym dniu rywalizacji, drugiego dnia sportowcy startujący na pływalni Orbita wywalczyli kolejne dwa krążki. Srebrny medal zdobyli w sztafecie 4x25 metrów holowanie manekina na najniższym stopniu podium. W rywalizacji 4x50 metrów z pasem ratowniczym, tak zwanym węgorzem, stanęła nasza kobieca drużyna. W futbolu amerykańskim biało-czerwoni ulegli w półfinale Francji 2-28 w meczu rozegranym na stadionie olimpijskim. To było spotkanie bez historii. Jedyne punkty Polacy zdobyli dzięki safety, czyli przewróceniu rozgrywającego rywali z piłką w jego polu punktowym. Polacy w meczu o trzecie miejsce zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Słabo w turnieju spisała się nasza drużyna Ultimate Frisbee. Japonia i Australia to były dwie reprezentacje, przeciwko którym Polacy liczyli na zwycięstwa. Zespołem z Antypodów przegrali 8-13. Taki sam wynik był w starciu z zespołem z kraju kwitnącej wiśni. W meczu z Kolumbią biało-czerwoni przegrali 6-13. Starcie z USA przez deszcz nie doszło do skutku. Trzy mecze, trzy porażki to bilans Polaków w turnieju korfbolu. Polacy najpierw przegrali z Wielką Brytanią 11-23, później ulegli Niemcom 15-25, a w trzecim starciu ulegli chińskiemu Taipei 16-29.